I czas na quiz, drodzy Państwo. Jeden z 11 przed nami. Panowie, nie wiem, czy wiecie, za tydzień mnie nie ma, więc zwycięzca dzisiejszego quizu w nagrodę będzie mógł poprowadzić quiz za mnie za tydzień. Ja wybiorę przedstawiciela. Ty wybierzesz przedstawiciela. Tak jest. Może być? My oddajemy głos na tą kalorkę. Nawet jak wygramy. Dobrze. Gotowi? Tak. To zaczynamy. Pytanie numer jeden, kategoria Aussie. Pierwszą rundę indywidualnych mistrzostw świata wygrał Jack Holder i w erze Grand Prix jest 8 Australijczykiem, któremu udało się wygrać pojedynczy turniej. To chyba trzeba będzie zmienić pozostałych 7 Australijczyków. To będzie tak. Jack Holder, Chris Holder, Jason Doyle, Jason Crump, Lee Adams, Ryan Sullivan i dwóch pozostałych. Max Freak. I kto jeszcze? 3 sekundy. Koniec. Trzeba było wymienić wszystkich? Tak. Zapomnieliście o Darcy Mordzie. Ore, ty. Aj, ale wstyd. No trudno. Jedziemy dalej. Nie Travis McGowan. Kopenhaga. Nie Travis McGowan. Pytanie numer dwa i jest to pytanie od widza, od pana Jerzego, kategoria kobiety Speedwaya. O, Laura, dawaj rękę, ty jesteś pani sama. To jest odpowiedź? Nie. Jeszcze nie kliknąłem. Jak nazywa się pierwsza kobieta na świecie, która została sędzią? To była ta Austriaczka, Susan Hautinger. No właśnie, jest Christina Turnbull na pewno. No właśnie. Brytyjka. Irena Nadolna, niegdyś. Mhm. Ale pytanie, czy chodzi o aktywną. Była jakaś informacja, że... No dawaj, strzelaj którąś. Ty, Laura, zbierz. Christina Turnbull, okej. Okay. Nie. To właśnie chodzi chyba o panią Irenę, o której wspomniałeś. Irena Nadolna. Mhm. Tak, zgadza się. Irena Nadolna. No trudno. Drugi punkt dla kuźbików. Jedziemy dalej. Mamy pecha na razie, ale spokojnie, odkujemy się. Ok. Pytanie numer 3, kategoria ekstraligowe tory. Proszę wymienić ekstraligowe tory w kolejności od najkrótszych. Od najdłuższych do najkrótszych. Tam było najdłuższy czy najkrótszy? Najdłuższy. Nie mów, Anitko. Dobra. Tak. Tu będzie trzeba. A tutaj będzie to. Którego nam brakuje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Gru. Gru. To tu? Tak, 3, 5, 5. Od najdłuższych. Lublin 382, Częstowa 370. Przerywam od razu. Od najkrótszego. Mówiłem, że najkrótszego. Mówiłem, proszę, powtórnie. Najkrótszy jest Toruń. Później jest Gorzów, później jest Zielona Góra, tak? Leszno. Dalej nie, czekaj, Leszno. Wrocław, Grudziądz, Czewa, Lublin. Jeszcze raz poproszę kolejność. Toruń, Gorzów, Zielona Góra, Leszno, Wrocław, Grudziądz, Czewa, Lublin. Nie. Leszno jest krótsze. Leszno przed Zieloną. Trzecie. Leszno jest krótsze od Zielonej? Dlatego to była taka niejednoznaczna odpowiedź z waszej strony, dlatego poprosiłam o powtórzenie odpowiedzi. Dobrze, panowie. Teraz jest pytanie numer 4. Jest to pytanie od zawodnika, od Patryka Dudka. Nie zgłaszajcie się, bo to jest kategoria mniej, więcej. Dobrze. To oglądamy. Cześć, nazywam się Patryk Dudek, mam dla was pytanie. Ile punktów zdobyłem dla Patora? Możecie się pomylić o ilość bonusów. Powodzenia. Tak, w tamtym roku i w tym... Ogólnie, tak. Duzers założył, że się nie możecie się pomylić, ale ja tutaj... A to po prostu punkt dostanie ten, kto będzie bliżej. Tak. I wy musicie... Ale bez bonusów. Nie w meczu w Lublinie, ogółem dla Patora. Dla Patora ogółem. W swojej karierze. Sprawdzasz z tej kolejki. Tak, bo jak będzie 9. Tutaj jest 9 do tego, co mam. Nie, dlatego, że on przekroczył jubileusz w tym meczu. Aha. Dobra, panowie, zaczynajcie, bo przegrywacie. Ile mógł zdobyć? Jeździ trzeci sezon w Toruniu, nie? Mhm. 150, powiedzmy, że zdobywał 150. 309. Według mnie. Mniej czy więcej? Więcej? Ponad 400 mi wyszło. Więcej. Ile? 405 punktów i 38 bonusów. A, widzisz. Niemożliwe. Dobra, jedziemy dalej. Jechali bez Emila. A. Pytanie numer 5. To jest też kategoria mniej więcej. Teraz zaczynają... Zaczynają kuźbiki. Kategoria niezbędnik żużlowy. Ile stron ma niezbędnik żużlowy, którego redaktorem naczelnym jest nasz kolega Maciej Markowski?
robiłem Kuźmikowi, jak jechaliśmy do Wrocławia, quizy z niezbędnika, ale tego pytania mu zadałem. Zadałem mu wszystkie poza tym. Nie mniej. No, ja się kojarzę, że tam 240. No to dawaj. 244 strony. Robimy mniej czy więcej? Trafili! 240! Nie wierzę! Nie wierzę. Brawo, brawo panowie, dobra. Nie mamy szczęścia dzisiaj. Idziemy dalej. Pytanie numer 6. Jest to pytanie od widza, od pana Alberta, kategoria regulamin. Wymień przynajmniej 5 z 8 obowiązkowych przedmiotów sygnalizacyjnych znajdujących się w dyspozycji kierownika startu. Wymienimy dodatkowe flagi. Tylko nie wiem, czy one są liczone jako osobne. No, to co no ale to możemy wymienić. No, 4 lizaki, czerwony, niebieski, biały, żółty i żółta flaga z czarnym krzyżem. Szachownica. Do tego, co on jeszcze ma tam? Czerwoną flagę? Ma jeszcze biało-czerwoną flagę, tak. Biało-czerwoną-żółtą. Coś patrzyłeś na to? Dobra, bez tego. Oni tylko flagi i znaki wymienili. Jest ten podnóżek, ten, co od wiatru chroni taśmę startową, żeby nie ruszała się. Przeciwwietrzne. Dobrze, zaliczam. Tak, wymieniliście. Loras musi... A to proszę to pytanie i odpowiedzi potencjalne z ciekawości. Tarcze w kolorach kasków. Mhm. Tablica z symbolami, dwa po jednej i trzy po drugiej. Mhm. Chorągiewka biało-czerwona. Chorągiewka czerwona, żółta flaga, czarny krzyż, chorągiewka w biało-czerwoną szachownicę, czarna chorągiewka i tablica ostrzeżenie warning. Biało-czerwona jest po to, że jak siądzie taśma i siądzie światło, to się wtedy jeździ na nią. No, tak to jest. No nic. Dobra, jedziemy dalej, panowie. Nie poddawajcie się. Oczywiście, nie jest w naszym stylu, Anitko. Chociaż jeden punkt. Pytanie numer 7, kategoria derby ziemi lubuskiej. W najbliższą niedzielę powracają derby ziemi lubuskiej. Kto był najlepszym zawodnikiem? Kiedy? Którego klubu? To są pytania. Czekaj, ostatnie... Idźmy na logikę. Podejrzewam, że ostatnich derbów. Ostatnie derby odbyły się w roku 2021. Kiedy Falubas jeszcze jeździł w Ekstralidze. Kto był najlepszym zawodnikiem? Chyba Zielonej Góry, bo derby są w Zielonej Górze. Duzers. I chyba odpowiedź nasza to jest Patryk Dudek. Doczytuję pytanie. Kto był najlepszym zawodnikiem ostatnich derbów rozegranych w Zielonej Górze? Czyli może być to też zawodnik Gorzowa. Mhm. Idąc ich tropem, myślałem w ogóle o Friku. Też pomyślałem o Friku. A w Gorzowie? Waculik to już jeździł wtedy w Gorzowie? Jeździł. Tak, to był pierwszy sezon po przejściu z Zielonej. Rozumiem, że Zmarzlika nie bierzemy pod uwagę. Zmarzlik? No ale zapytałaby o to? Tak, najlepszy zawodnik derbów, po prostu samych derbów, całego meczu. Zmarzlik. Zgadza się. O nie! A Patryk Dudek był najlepszym zawodnikiem Falubasu wtedy. Jeden punkt mniej niż Bartek. Bartek 16, Patryk 16. Nie wiesz co, my jesteśmy trochę, jakby nas porównać z jakiegoś żużlowca, któremu wiesz, który dobrze jedzie, ładnie, ale niewiele z tego wynika. Max Frick we Wrocławiu, nie? Że ładnie się bronił, coś tam w sumie tylko 5 punktów. Dobrze. Z Maxem Frickiem, Loras. Jedziemy dalej. Pytanie numer 8, kategoria statystyki. Jest 7 zawodników, którzy w pierwszych 3 kolejkach nie zdobyli bonusa. Wymień 4 z nich. 7 nie zdobyli bonusa. Lambo zdobył. Lambo zdobył. Aż na to. Ale liczymy juniorów wszystkich? Tak, zawodników PG Ekstraligi. Nie, miał. Miał. No. Dobra, czas. My się licytujemy teraz, czy... Nie. No, powiadam, tak? 4 z 7. Myślę, że czarty. Dobra. I jeszcze jakiś junior, nie? Dobra. Emil Sajfudinow, Artiom Łaguta, Hubert Jabłoński, Oskar... Jakub Stojanowski. Nie mówię. Miał w pierwszym biegu ten. A Antek Mencel miał? No koniec czasu. Dobra. Kasper Halkiewicz. Wymieniliście... 4. Nie zgadza się do końca. A kogo oni powiedzieli? Łaguta, Emil? No kochani, macie szansę. Cicho! Kogo oni powiedzieli? Łaguta, Emil? Ja bym powiedział tak, Jabłoński. Mencel. Emil i Zmarzlik. Madsen, Sefudinow, Hampel, Lewandowski, Pludra, Halkiewicz, Jabłoński. Pludra. Not jedziemy dalej. Close, jak to się mówi. Pytanie numer... Rekordzistatoru. Pludra nie przyjął z Kresienką teraz?
Tak przyjął przed Tarasieńcem. Dobra, jedziemy dalej. Pytanie numer 9, kategoria język polski i to są licytacje. Ilu zawodników PGE Ekstraligi, których nazwisko kończy się na samogłoskę, jesteście w stanie wymienić? Ciekawe. PGE Ekstraligi, najpierw wypiszmy samogłoski. A, O, U, I, E, Y. E, O. Tę pludrę. Z łagutą. Ale w Ekstraligi, tak? Tak. No dobra, licytacja, słucham. Tak. A, no. Wypiszuj, a ja będę licytował. Dobra, wypiszuj wszystkich. Dobra, dobra. Czyli jeden. Wy dwóch dajecie? Na luzie. Trzech? Trzy, z palcem w biodrze. Dziewięć. Dziewięć? A jak? Nie ma sensu przedłużać tego programu. Dajemy więcej? No. Dajemy. Dziesięć. Dziesięć. Jedenaście, pisz tam, Lora. No dobrze. Dajmy im. Jedenaście? No, dawaj. Łaguta. Zgadza się. Pludra. Tak. Bartłomiej Jaworski. Może być, tak. Maciej Janowski. Tak, to już jest czterech. Pawlicki razy dwa. No dobra. No co dobra? Naciąga, okej. Okay. Bartłomiej Kowalski. Przedpełski. Tak. Bartłomiej Kowalski. Łobodziński. Tak. Jeszcze dwóch. Stojanowski. Tak. I jeszcze jeden. Czas leci, jak rozumiem. Ej! Wy strasznie długo mieliście, czekaj. Ale może być jeszcze na końcówka, tak? No. Czyli Doyle. Doyle! Jason Kevin Doyle, mate! Jason Kevin Doyle. Dobrze, panowie, i wracamy. Golimy frajerów. Ostatnie pytanie za 7. Dobra, pytanie numer 10, kategoria stadiony. Jak brzmi oficjalna nazwa stadionu żużlowego w Lublinie? Best Auto Arena. Zgadza się. Jezu, nie wiedziałem. Dobrze, że tego nie wymieniamy. Ale serdecznie na Best Auto Arena. Byłeś tam tydzień temu. Just saying. Ty wiedziałeś? Brzmi inaczej niż pół. Dobra, ostatnie pytanie. Pytanie numer 11. Przez ile mnożymy? Żużel w Eleven. Już 7 maja na antenach Eleven Sport zainaugurujemy rozgrywki Bauhaus Ligan. Ponad 30 polskich zawodników ma podpisane kontrakty na nadchodzący sezon w Szwecji. Jednym z nich jest Jakub Miśkowiak, który będzie zawodnikiem tegorocznego Beniaminka. O jakim zespole mowa? Kto jest Beniaminkiem? Gdzie Misiek podpisał? Loras, ty to musisz wiedzieć. Nie, właśnie nie wiem. Jeździł w Gislawet, Leonen. A gdzie teraz będzie jeździł Misiek? Tak. Gdzie będzie jeździł? Kto tam jest Beniaminkiem? Wargarno Nurczyping? Nurczyping? Czy Filbyter na Linczyping? Czekaj. Kto tam mógł być Beniaminkiem? Czas się skończył. Piraterna Motala. Nie. Wargarna Nurczyping. Nie, my mieliśmy gdzieś coś. Dziewięć do jednego, brawo. Nadolna, Irena. Nadolna, zabrakło nam Łorda. Nie, w ogóle, nie, zapomnij. Chyba, że ty chcesz, bo nigdy nie miałeś okazji jeszcze. Redaktor możemy musiał, dobra. Możemy to ustalić? Możecie, zaskoczcie. W Danii się pokłócić o coś i wtedy... No. Dobrze. Dobrze. Takiego pecha, jak mieliśmy Loras. No. Panią sędzią mi podpowiedziałeś. Warda zapomnieliśmy. Wargarna mówiliśmy. Mogliście się wykazać przy torach. Myśleliście, że Leszno jest dłuższe niż Zielona, co za absurd. Ale trafiliśmy Doyle'a. Właśnie. Wiesz co, Jason Kevin Doyle, wiesz co, można wygrać, ale jest też zwycięstwo moralne. Otóż to jest po tej stronie stołu. Nie chcę ci zabierać tego zwycięstwa moralnego, ale jedyny punkt zdobył Tomek dla waszej drużyny. Ja wymieniłem 10 pytań. Dobrze, panowie, spójrzmy sobie na zapowiedź